Jeny, z kim ma nagrać Petronius? Karina jest w Bukareszcie, Olek ma podbite oko, zadzwonię do kogoś. Jakieś popularne imię. Kuba? Nagramy Petronius? No dobra, okej, to czekam. Ja chyba zająłem twoją stronę, co? To bez różnicy. Witam! 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 Na Petronius! No tak, teraz musimy przywitać wszystkich. No. Ja nazywam się Krzysztof. A ja nazywam się Jakub. Witaj Jakubie. Witaj Krzysztofie. Fantastycznie, że jesteście z nami. Bardzo dobrze was widzieć znowu na tym miejscu. Kolejny poniedziałek, kolejna Petra. Co za ekscytacja. Dzisiaj był niesamowity czas. Przeżywaliśmy wiele niesamowitych rzeczy. Bóg działał w ponadnaturalny sposób. Wierzymy, że to, co dzisiaj przeżyliście, płynie niesamowicie na wasze życie i już niedługo będziemy mogli widzieć, jak po prostu to, co dzisiaj Bóg w was zrobił, będzie przynosiło niesamowite owoce. Niezmiennie na początku chcielibyśmy was poinformować o punkcie Connect, który znajduje się tam i jest niezwykle ważnym miejscem na Petrze, ponieważ tam możesz się dowiedzieć, czym jest Petra, czym się zajmujemy, kim jesteśmy, zadać dowolne pytanie. Dowolne pytanie. Co? Robaczek? Tak. Czemu masz taką ksywę? Bo takie mam nazwisko. A ty, dziku, czemu masz taką ksywę? Dobre pytanie. Dobre pytanie. Co jeszcze w punkcie Connect? Jeśli jesteś dzisiaj pierwszy raz, możesz zajść tam, jeśli nie odebrałeś welcome packu od naszych wolontariuszy, przyjdź i sprawdź, co dla ciebie mamy. Będziesz mógł zjeść darmowe ciastko, wypić darmową kawę i po prostu poczytać o tym, kim jesteśmy. Świetnie, Krzysiu. Świetnie. W punkcie Connect znajdziesz także nasz prayer card. Na prayer cardzie możesz wypisać, za co chcesz dziękować Bogu, a także o co chcesz się modlić. Wypisując tam swoją potrzebę, masz pewność, że nasz team modlitewny, spotykając się co tydzień, będzie modlił się o ciebie, aż doświadczysz Bożego przełomu. Świetna opcja dla twojego życia. Tak jest. Tak jest. Petra, Gdańsk, to nie tylko poniedziałki. Spotykamy się przez cały tydzień w Gdańsku i w Sopocie. Będziecie mogli tam poznać niesamowitych ludzi, poznać Boga, pomodlić się, poczytać Biblię i będzie to niesamowity czas. Jeśli jeszcze nie jesteś w Petrowej grupie, pójdź do punktu Connect i zapisz się, bo Petra to nie tylko poniedziałek. Petra to całe nasze życie. Pozwól sobie doświadczyć niesamowitych rzeczy. Rozejrzyj się. To, co widzisz, to nie tylko zasługa moja i Kuby. Co tydzień w organizacji każdego spotkania Petry jest zaangażowane grono wolontariuszy. Jeśli jeszcze nie należysz do tego grona, jeśli jeszcze nie jesteś zaangażowany, pójdź do punktu Connect, dowiedz się więcej na temat służb na Petrze i dołącz do którejś z nich. Zapraszamy! A czym ty się zajmujesz? Ja jestem w Dream Teamie. Niesamowita służba sprzątająca, która liczy ze mną aż 2 osoby. Dołączcie do Kuby i Dream Teamu. Czekamy na was. Możesz jeszcze raz udać się do punktu Connect, gdzie będziesz mógł kupić niesamowity petrowy plecak oraz płytę Tacy, naszego ziomka, który właśnie wydał nową płytę. Wszyscy mi mówili, że nie będę tu stał. Wszyscy mi mówili, że nie będę nic miał. Drodzy Petrowicze, nie musicie czekać do kolejnego poniedziałku, żeby zjawić się w kościele. Chodźcie na nabożeństwa, które odbywają się tutaj w tej kaplicy o godzinie 9:30 i 11:30, a także na Ergo Arenie wejście B3 o 10:30. Zapraszamy was serdecznie. Zapraszamy. Będziesz tam? Będę tu. A ty będziesz tam? Ja będę tam. To widzimy się. Nie. Nie widzimy się. Kolejna Petra Gdańsk. Już za tydzień o 19:00. Wchodzimy w nową serię. Na razie pozostanie to dla was niespodzianką, ale śledźcie naszego Facebooka i wyczekujcie, o czym będziemy mówić już za tydzień. Nie mogę się doczekać. Ja mogę. Nie zapominajcie śledzić nas na mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, YouTube, a także mamy swoją stronę internetową petragdańsk.pl. Jeśli w dalszym ciągu potrzebujesz modlitwy albo chcesz z kimś porozmawiać, przyjdź tutaj pod scenę, a tam będą czekali na ciebie nasi duszpasterze, którzy będą gotowi, żeby się z tobą modlić, żeby z tobą rozmawiać. Skorzystaj z tej okazji i podejdź do ludzi, którzy są gotowi, żeby poświęcić tobie czas. Zaćmę zapał. Zaćmę.
Przyjdź i skorzystaj z tej okazji, pomódl się razem z naszymi duszpasterzami i oczekuj na cuda w swoim życiu. Amen. Amen. Kuba, czy jesteś głodny? O, Krzysiu, skąd wiedziałeś? Posłyszałem burczenie w brzuchu, chyba że to kogoś na sali. To znak, że czas udać się do Petra Cafe, zjeść coś, napić się pysznej kawy. A jeżeli macie welcome pack, nie zapomnijcie odebrać darmowego ciastka i kawy. Petra Cafe. Petra Cafe. Zapraszamy Cię. I Cię. I Cię. I Cię. I Was wszystkich zapraszamy. Do zobaczenia za tydzień. Miło Was było wszystkich tutaj zobaczyć i widzimy się za tydzień. Miejcie niesamowity tydzień. To koniec chyba. Chyba koniec. No chyba, że coś jeszcze. Tyle. Żeby dołożyć się do tej organizacji. Chociaż złotóweczkę. Ha ha ha.